Jacy deweloperzy mają najlepsze opinie? Chciałem powiedzieć troszeczkę o jakości wykonania na różnych inwestycjach deweloperskich w Polsce i u różnych deweloperów. Bo to, co my wiemy w firmie Pewny Lokal, no to wiemy mniej więcej, jaka jest jakość wykonania per deweloper, dlatego że już w tej chwili, zrobiwszy ponad 100 tysięcy odbiorów deweloperskich na przestrzeni ostatnich kilku lat, my mniej więcej jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie jakość wykonania jest troszkę lepsza, a gdzie jest troszkę gorsza. Jak my to wiemy? No my to wiemy na takiej zasadzie, że po każdym odbiorze prosimy naszego inżyniera o wypełnienie krótkiej ankiety na temat poszczególnych elementów wykończenia w inwestycji. Pytamy się o elementy takie jak kąty, takie jak piony, takie jak poziomy, takie jak tynki, takie jak różnego rodzaju zawilgocenia. I na tej podstawie każdy inżynier ocenia dane mieszkanie i potem te oceny zagregowane trafiają nam do systemu. I jeśli Państwo wpiszecie w wyszukiwarkę w Google na przykład pewny lokal sprawdź dewelopera, to będziecie w stanie Państwo łatwo znaleźć taki nasz portal, gdzie my agregujemy dane o deweloperach w zasadzie od wielu już lat i tam można sobie zobaczyć, jakie są średnie oceny deweloperów, jeśli chodzi o jakość wykonania. I teraz nie będę Państwu szczegółowo przytaczał tych danych o deweloperach, jak oni wypadają, no ale to, co mogę powiedzieć, że z tych największych deweloperów w Polsce, czyli powiedzmy no ci najwięksi trzech, czterech, no to na pewno będzie Atal, to na pewno będzie JV Construction, to na pewno będzie Robyk, to na pewno będzie Dom Development, to na pewno będzie Murapol, to powiedzmy jest taka piątka, jeśli chodzi o wielkość najistotniejsza, no to Dom Development będzie wypadał istotnie lepiej niż pozostali, czyli tam ta jakość wykonania będzie troszeczkę ponad średnią. Znowu mówię o tych największych, tak? Bo będą też oczywiście mniejsi, którzy są jeszcze lepsi niż Dom Development, ale powiedzmy z tej takiej top piątki, no to Dom Development będzie wypadał najlepiej, no a Murapol będzie wypadał najgorzej, tak? Czyli to jest powiedzmy taki z tych dużych, to jest ten, który się wyróżnia in plus i ten, który się wyróżnia in minus. Natomiast tak naprawdę jeszcze lepsze oceny znajdziemy niżej wśród takich troszkę mniejszych deweloperów, którzy kładą szczególny nacisk na jakość wykończenia, tak? Na przykład Archicom, nie przepraszam, nie chciałem powiedzieć Archicom, chciałem powiedzieć Marvipol. Na przykład Marvipol jest znany z tego, że ma kadrę, która się przykłada do jakości wykończenia, no i to jest gdzieś tam odzwierciedlone rzeczywiście także w tych naszych opiniach widzimy, że tych usterek u tego akurat dewelopera jest stosunkowo mało, ale zachęcam Państwa do odwiedzenia naszej strony Sprawdź Dewelopera, tam się można tym pobawić, zobaczyć, jak dany deweloper wypada, jeśli chodzi o te różnego rodzaju parametry budowlane, typu kąty, typu wylewki, typu zawilgocenia. Można wreszcie sobie zobaczyć średnią opinię dla danego dewelopera, można sobie zobaczyć opinię naszych inżynierów z lokali dla danych inwestycji i na tej podstawie sobie zobaczyć, jak wypadają różni deweloperzy, jeśli chodzi o jakość wykończenia. To oczywiście może być odwzorowane w cenie, tak? No bo Murapol jest troszeczkę tańszy niż Dom Development za metr kwadratowy w podobnej lokalizacji, no właśnie dlatego, że troszkę mniej pieniędzy kosztuje tego dewelopera zbudowanie budynku i jednej jednostki metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej, no i dlatego właśnie mniej go kosztuje, no że potem na tym wykończeniu te różnice widać. Więc zachęcam do pobawienia się tym naszym modułem Sprawdź dewelopera. Tyle o jakości poszczególnych deweloperów w Polsce.